Tak, symboliczny, ale istotny, bo kończy pewien etap prac związanych z konstrukcją samego stadionu. Ten najwyższy element został zamontowany, który jest na stadionie. Jest taka tradycja budowlana, że właśnie w momencie, kiedy ostatni element, ten najwyższy jest montowany, no świętuje się ten czas. Oczywiście w normalnych budowach niepublicznych się to zupełnie inaczej świętuje, ale tutaj musimy zachować wszystkie, że tak powiem, sprawy, że tak powiem, i kanony przyzwoitości tego świętowania. Ja się bardzo cieszę, bo to rzeczywiście pokazuje, że weszliśmy w etap, kolejny etap realizacji tej inwestycji i że ta inwestycja nie jest w żaden sposób zagrożona. To jest bardzo ważne, istotne, bo już od tego czasu praktycznie kończymy te sprawy konstrukcyjne realizować, czyli domknięcie trybun stadionu, no i przystępujemy do prac wykończeniowych. Te prace wykończeniowe znów będą takim elementem, który nie będzie widoczny z zewnątrz, tak jak te mury, które się tutaj pieły do góry. Tak więc potem już tylko cierpliwość na to, aż ta wykończeniówka się skończy. Jak się skończy, no to mam nadzieję, że w przyszłym roku pod koniec będziemy mogli odbierać ten obiekt. No i od wiosny, mam nadzieję, już będą mogli tutaj grać piłkarze. Bo zakończenie całej inwestycji jest planowane na koniec 2024 roku. Do tego potrzebne są jeszcze odbiory. Na pewno jeszcze będzie wiele różnych elementów takich, które będziemy chcieli, żeby poprawić, albo coś będzie z rzeczy, które będą wymagały jeszcze ewentualnie jakiegoś czasu. Dzisiaj czasami jest problem z dostawcami. Ćwiczymy to dzisiaj na Stargańcu, gdzie czeka się na ławki, na małą architekturę. Tego jeszcze brakuje. No tak jest dzisiaj to jakby skonstruowane, czy tak dużo jest inwestycji w Polsce, że jednak brakuje tego towaru. Ja się cieszę, że tutaj jakby ten proces samej konstrukcji budowlanej przebiega no, kapitalnie. Dobrze obmyślony plan, żeby nie odlewać tych elementów tutaj na miejscu, a zamawiać je jako prefabrykaty. No i dzięki temu widzimy, jak ten stadion rośnie. On jest układany jak z klocków, można powiedzieć, Lego. Dźwigi, przywożony materiał i montowany materiał i widać, jak to wzrasta z ziemi. Pani prezes, taki symboliczny moment zawieszenia wiechy. Nie da się ukryć, że te prace idą naprawdę w dynamicznym tempie. To prawda, ten moment przygotowania jakby budowy do takiego szybkiego, że tak powiem, tempa prac wymagało trochę przygotowań. Pierwsze miesiące skupiliśmy się pracą nad, że tak powiem, przezbrojeniem terenu i przygotowaniem go pod wznoszenie konstrukcji. Ale jednocześnie przygotowywaliśmy, nasi podwykonawcy i dostawcy prefabrykowali zarówno konstrukcję żelbetową, jak i stalową. No i teraz Państwo widzą efekty tej pracy, bo już prefabrykowana konstrukcja jest praktycznie wznoszona w stanie ciągłym. W pierwszej kolejności jest konstrukcja żelbetowa trybun, za nią postępuje praktycznie że tak powiem, bezpośrednio montaż konstrukcji stalowej dachu, także no teraz ten postęp robót jest widoczny, no, wymagał pewnego przygotowania, ale myślę, że nie budzi żadnych wątpliwości. Widzicie Państwo skalę dzisiaj tego obiektu. Celem zakończenia prac mniej więcej za rok, a jakie będą te kluczowe etapy już w kolejnych miesiącach, w tych najbliższych miesiącach? No, w tej chwili skupiamy się na tym, żeby zakończyć konstrukcję, potem będziemy zamykać obiekty, będziemy zadaszać je, realizować elewacje jednocześnie. No, dużą część pracy będzie skupiona na realizacji instalacji wewnętrznych, wyposażania i wykończenia obiektów. Jednocześnie realizujemy prace związane z zagospodarowaniem terenu. Samo boisko będzie wymagało murawa, że tak powiem, pracy. W związku z tym tu się wiele rzeczy będzie działo jednocześnie. Może one nie będą tak spektakularne i tak widoczne, jak są teraz, ale naprawdę bardzo wiele się dzieje, będzie działo, to jest tylko rok. To nie jest tak dużo, w związku z tym proszę mi wierzyć, że praca będzie tutaj bardzo, bardzo zaawansowana, bardzo, że tak powiem, mocno zaawansowana. No i przede wszystkim będziemy mieli bardzo różnorodnych podwykonawców, bo będzie wiele różnorodnych typów prac realizowanych w tym samym czasie, także wewnątrz obiektów na pewno wiele się będzie działo. Prezesie, wokół nas przyszłość GKS-u, nowy stadion, nowe możliwości dla sekcyjnej GKS-u.
Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o możliwości, to jest sprawa oczywista, ale myślę, że też wyzwania. Zdajemy sobie pewnie sprawę z tego, że taki stadion to również nobilitacja, więc wydaje się, że powinniśmy się właśnie skoncentrować na tym, żeby w ciągu roku czy dwóch awansować do Ekstraklasy, żeby na tym stadionie GKS Katowice grał z takimi drużynami jak Lech Poznań, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław czy Pogoń Szczecin. Także tutaj chodziło o to, żeby przyjeżdżały najlepsze polskie drużyny. Mamy okazję zobaczyć ten stadion już na etapie budowy od środka. Jakie pierwsze przemyślenia? Znaczy nie, jest to przede wszystkim przepiękny stadion. Myślę, że to wszyscy będą z tego zadowoleni. Ale pierwsza moja taka uwaga jest taka, że jest on wkomponowany po prostu w zieleń, w las po prostu. Większość stadionów, które gdzieś tam widziałem w ostatnim czasie, no to są niestety betonowe konstrukcje, które są też właśnie gdzieś tam w centrach miast. Natomiast tutaj naokoło mamy właśnie po prostu przepiękną zieleń. Także to tutaj to też dodaje uroku.